Pora na Q&A, czyli szybkie pytania i odpowiedzi. Zapraszam. Lubisz, jak krowy latają nad twoją głową i cienie... niedokończone. Co mnie? Cieje? Jedzą? Co to za różowa siła twojego pikusia? Co to jest pikuś? Lubisz grać z diabłem? No oczywiście, że tak. Dlaczego nie? Chciałbyś mieć za dziewczynę seksmasterkę? Fajne pytanie. Ale powiem szczerze, że... nie, a z drugiej strony tak. Nie wiem. W sumie nie wiem tak naprawdę, jaka ona jest, więc nie mogę powiedzieć, że chciałbym ją mieć. Jako dziewczynę. A z drugiej strony wiem, czym się zajmuje. Jaki prowadzi kanał. I nie chciałbym, żeby moja dziewczyna prowadziła taki kanał. Naprawdę. Chyba nie. Jak dostać Overwatcha za darmo, bo nie mam hajsu? Też miałem to pytanie. Też zadawałem sobie to pytanie. W końcu okazało się, że nie ma rozwiązania, trzeba kupić. No i kupiłem. No i gramy. Jakie masz podstawowe słowo? Daj to na tytuł, please, Paweł. Jakie podstawowe słowo? O co chodzi? Zrobisz Q&A w szafie? Natalia, powiem ci tak. Mam za małą szafę, ale chętnie bym zrobił, gdybym miał garderobę. To jest inna sprawa. Kogo z ekipy lubisz najbardziej? Pozdrowisz? A dobrze, pozdrowię. Pozdrawiam cię, Laura Bieszczad. I nie mogę powiedzieć, że lubię najbardziej tą i tą osobę, bo lubię wszystkich jednocześnie tak samo. Równomiernie, no nie ma czegoś bardziej, mniej, nie ma czegoś takiego. Z kimś bardziej, częściej bądź rzadziej nagrywam, ale nic więcej. Wolisz kolor pudrowy róż czy miętowy? No więc, myśląc nad teorią kolorów, biorąc pod uwagę nieścisłości światła do cienia oraz wszelakie możliwości barw nasyconych, nie wiem, co ty do mnie mówisz w ogóle. Wolę jednak chyba limonkowy zielony, a różowy nam daje siłę w grach komputerowych. Tylko i wyłącznie. No, jakoś tak. Jak wyglądała twoja ulubiona zabawka z dzieciństwa? Powiem szczerze, że nie pamiętam do końca, ale chyba z takiego wczesnego dzieciństwa bym bardzo przywiązany do takiej śmiesznej białej małpki, która miała cztery kończyny, które się ruszały. I była biała, taka futrzasta. No to najbardziej zapamiętałem. Później na drugim miejscu były klocki Lego. To już w takim troszkę starszym wieku. No. Chyba. Ukradłeś coś kiedyś ze sklepu? Nigdy w życiu, proszę was. Miałeś inne kanały i nazwy? Jakie? Nie. Nigdy nie miałem innych kanałów, nigdy nie miałem innych nazw. Na samym początku, jak zakładałem kanał, stwierdziłem, że nazwę go gracz.net.pl. Bo stwierdziłem, że będę prowadził bloga i pod tego bloga będę podpinał różnego rodzaju materiały wideo. W końcu stwierdziłem, że prowadzenie bloga jest zbyt przestarzałe. Zmieniłem nazwę kanału na Paweł i od razu zająłem się tym, czym się zajmuję. I czas na podjęcie tej decyzji to było mniej więcej 1-2 dni. W ciągu jednego czy dwóch dni od razu zmieniłem kanał. Zaraz po jego założeniu zmieniłem jego nazwę. Stąd macie w adresie gracz.net.pl, a nie Paweł. No, tak to wygląda. Ile masz koszulek i jakiego koloru koszulek masz najwięcej? Ile mam koszulek? Nie wiem, z 10? Może 15? Góra? Niedużo, niedużo. Wydaje mi się, że niedużo, przynajmniej nie tych takich z krótkim rękawem. I chyba w większości, w 99% są to czarne koszulki. Jedna czy dwie białe i tyle. Z jakiego drewna masz biurko? A skąd nie mam to wiedzieć? Według mnie to jest jakaś tandetna, byle jaka płyta z okleiną, która, że tak powiem, już nędznie też wygląda. Nie wiem. Chyba to nie jest nawet drewno, to jakaś płyta. Badziew zwykły i tyle. Lubisz syrop klonowy? Przyznam szczerze, że chyba nie próbowałem, ale jakoś nie wiem, czym by mi podchodził. Nie wiem. Lubisz guć żumę? Znaczy rzuć gumę. Teoretycznie tak, ale nie pamiętam, kiedy ostatni raz żułem. Nie mam czasu. Za każdym razem, kiedy miałbym nawet ochotę, to nie mogę, bo nagrywam film, bo gram, bo z kimś rozmawiam, bo jestem w pracy. Więc nawet nie mam kiedy czasu rzuć gumę, bo nie wypada. Po prostu nie wypada. Przynajmniej mi. W tych danych momentach. Kiedy będziesz miał 100 tysięcy subskrypcji? I to jest bardzo dobre pytanie do was. Wszystko w waszych myszkach. Jakie jest twoje ulubione dzikie zwierzę? Chyba lewi tygrys. Bo są bardzo zbliżone do siebie, ale bardziej chyba jednak tygrys. Czy nagrywanie z ekipą sprawia ci przyjemność? Powiem tak, jeżeli coś mi nie sprawia przyjemności,
to po prostu staram się tego nie robić. Jeżeli więc nagrywanie z ekipą nie sprawiałoby mi przyjemności, to po prostu tego nie robił. Są youtuberzy, którzy nie nagrywają z nikim, nagrywają sami. No i tak to wygląda. No ja lubię nagrywać, więc nagrywam. Po prostu. Czy lubisz, gdy idziesz ulicą i ktoś cię prosi o zdjęcie, a nie masz czasu? Pozdrów mnie, Igor. Pozdrawiam cię, Igorze. Serdeczne pozdrowionka, łapeczka i tak dalej. Więc tak, jeżeli chodzi o to, czy lubię, kiedy ktoś mnie zaczepia i nie mam czasu i chcę zdjęcie, znaczy powiem tak, raczej nie zdarzyło mi się, żebym nie miał czasu dla kogoś, a przynajmniej nie w ten sposób, abym gdzieś tam go próbował powiedzieć, że nie, no teraz nie, może później. Nie, w żadnym wypadku czegoś takiego nie było. Zdarzyło mi się, że gdzieś się śpieszę, oczywiście, że się śpieszę faktycznie, gdzieś tam do pracy biegnę i tak dalej. No wtedy wiadomo, kwestia wymiany dwóch zdań, jakaś foto ewentualnie i tak dalej. Nie ma problemu, naprawdę nie ma problemu. Po prostu gdzieś ten czas może nadrobię, może mi się uda dobiec do pracy na czas wtedy. Tak. Dobra, co ja gadam, i tak się spóźnię. Ach, taka jest prawda, i tak się spóźnię. Czy nagrasz Q&A z sąsiadem? A jesteś moim sąsiadem? Powiem szczerze, że dużo sąsiadów się troszkę powymieniało. Także no nie jestem w stanie powiedzieć, kto gdzie teraz do końca mieszka. Część sąsiadów jeszcze znam, w dalszym ciągu jeszcze kojarzę. Ale sąsiadem? W jakim celu? Czy zrobisz pranka z plecakiem? I tu już przerwę. Nie będę robił pranków. Nie chcę robić pranków. Przynajmniej nie mam tego na razie gdzieś tam w planach. No. A tym bardziej z podrzucaniem plecaka i mówienia i krzyczenia Allah Akbar. Nie, nie, w żadnym wypadku. Słuchajcie, teraz jest taka sytuacja, że po większych obiektach chodzą policjanci, ewentualnie przynajmniej u mnie gdzieś w okolicach chodzą policjanci, ewentualnie policjanci z karabinami, więc jakbym zaczął rzucać plecakiem i krzyczeć w ten sposób, to podejrzewam, że już byśmy się nie zobaczyli. Już byśmy się nie widzieli. Tak. Podoba ci się Madzia? Szacując, kiedy będziesz miał milion subskrypcji? Dopiero ktoś mnie pytał o 100 tysięcy, teraz ktoś mnie pyta o milion. Tego nie da się oszacować, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. To jest tak niemożliwe do przeliczenia, że nie wiem. Paweł, czy można cię spotkać gdzieś kiedyś z ekipą? Ty, Blad i Blaga, Parorosek, Diabeł. Oczywiście, że tak. Regularnie teraz jeździmy na różne eventy, spotkania. Najbliższe jest we Wrocławiu 27 sierpnia, czyli Meetup Wrocław. Także serdecznie zapraszam. Polecasz laptop gamingowy, jak tak to jaki? Nie polecam laptopów do gier. Zawsze jestem za tym, żeby kupować jednak komputery stacjonarne. Niższa cena, wyższa jakość, większe możliwości. Czy ożenisz się z moją mamą? Następne pytanie. Czy zrobisz drunk streama i w ciągu niego będziesz jadł duże ilości jedzenia? PS, jesteś puszysty? Nie jestem puszysty. Nie przepadam za alkoholem. Proszę was, nie lubię się obżerać. Mogę już prędzej wolę zrobić ten 24-godzinny stream. Dobrze? Zostańmy przy tym. 24 godziny to... Dobra, zostańmy przy tym. To już jest lepszy motyw. Jakie masz hobby poza YouTube'em? Na chwilę obecną nie mam innego hobby, ponieważ nie mam w ogóle czasu. Tak naprawdę. Już właśnie się śpieszę do pracy, ale jeszcze mam chwilę czasu. Czy będziesz nagrywać... No właśnie. Czy będziesz nagrywać Farming Simulator? Czy będziesz nagrywać to? Czy będziesz nagrywać tamto? Nie odpowiadam na te pytania z tego względu, że nie wiem. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Zdarzyło mi się powiedzieć, że nie będę nagrywał Eurotrucka. I wyszło chyba coś między 20 a 30 odcinków, więc tego nie jestem w stanie przewidzieć. Odcinki, serii, które się pojawiają, albo są gdzieś powiedzmy zaplanowane już daleko, daleko naprzód, bo wiem, że ta gra wyjdzie, tak, na przykład Mass Effect, wiem, że to się pojawi i to będę chciał zagrać, ale są takie tytuły jakieś mniejsze, większe, że no właśnie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy wezmę się za ten tytuł, czy nie. Częściowo zależy od ekipy, częściowo zależy też od czasu, wolnych serii i tak dalej. Czy lubisz muszelki? Tak, lubię muszelki. Wolisz telefony z Androidem czy iOS? Stanowczo iOS. Jest to lepsze rozwiązanie jednak. Stabilniejsze, szybsze. Kurczę, przywiązałem się do tego telefonu. Powiem szczerze, że chyba nigdy już nie wymienię iOS-a na jakikolwiek inny telefon, innykolwiek system. Na pewno nie Android, bo Android już miałem wielokrotnie i za każdym razem gdzieś tam się syfił.
pewnym momencie zwalniał, zacinał. Nie chcę tego już, naprawdę. Czy lubisz lody włoskie? Tak. Kogo z głównych bohaterów GTA 5 najbardziej lubisz, kogo najbardziej nie lubisz? No więc najbardziej chyba lubię Michaela, a najbardziej nie trawię Trevora. Zupełnie inne style. I to tylko dlatego. Zachowanie, styl, no właśnie. Najbardziej mi przypadała do gustu postać Michaela. Jaki jest twój Skype? Czy dodasz mnie na Skype? Czy mogę ci dodać na Skype? Szereg pytań, więc odpowiadam nie. Z tego względu, że Skype'a używam tylko w momencie, kiedy jest specjalny live, zapowiedziany live z Q&A. Wtedy używam Skype'a i wtedy go uruchamiam. Wtedy możecie dzwonić bez dodawania do znajomych. I na tym to działa. Na tym to polega, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Skype'a, normalnie go nie uruchamiam, także mam nadzieję, że tam nikt nic nie pisze. Bo ja tego po prostu nie czytam, ja tam w ogóle nie wchodzę. Czy zamierzasz mieć dziewczynę? Powiem tak. Gdzieś tam, wiadomo, może się zdarzyć, że będzie. Ale zamierzać? Tego nie można zamierzyć, tego nie można, można chcieć może, w ten sposób, można chcieć, ale nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie. Czemu masz taki spokojny głos? A co, ma być poirytowany? Albo zdenerwowany? Musi być spokojny, właśnie o to chodzi. Dlaczego nie? Dlaczego mam mieć inny? Taki już mam. Po prostu. Zrobisz Q&A na ławce do podnoszenia ciężarów lub gdzieś na polu? Ławka do podnoszenia ciężarów i pole. No w sumie to jest bardzo podobne. Tak, bardzo podobne. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Może w przyszłości będą też Q&A gdzieś indziej. Gdzieś na zewnątrz. Pomyślimy. Jak to zrobisz, że jak nagrywasz vloga, to kamera ci się nie trzęsie? Pierwsza rzecz. Dobra stabilizacja obrazu w kamerze. Druga rzecz. Nigdy nie jestem niedopity, albo nie jestem podpity, żeby mi się ręce drżały, wiecie, tak. No, jak pijaczkowi. Nie, nie. Nigdy w tym stanie nie jestem. Czy paliłeś, piłeś, gdy byłeś niepełnoletni? Chyba nie. Nie kojarzę. No chyba, że gdzieś tam na jakimś rodzinnym spotkaniu. Chociaż nie, też takich sytuacji, nie, za pozwoleniem rodziców, ale to nie, tego też nie było. Mnie nie ciągnie do alkoholu ani papierosów. Ogólnie. Kochasz kepsy? Nie lubię. Niestety nie lubię. Lubię fast foody, ale nie kepsy. Nie. Jaka jest twoja ulubiona marka samochodu? O tym już mówiłem, ale powtórzę. Porsche. Tak jest. Prosiaczek. Porszaczek. Tak jest. Czy plaga czytuje w Ultimate Chicken Horse? Niewykluczone. Czy zmienisz nazwę grupy na jednorożce Pawła? Nie, niech zostanie ekipa Pawła. Jednorożce nie każdy może lubić. Paweł, zrobisz spotkanie z widzami w Pyskowicach? Było w Gliwicach. Chciałem powiedzieć. Tak. W Gliwicach było. Już. Czy R-Sports League? Czy streamujesz na Twitchu i pozdrowisz Wiktora? Wicia? Pozdrawiam cię, Wiktorze, Wiciu. Nie, streamuję na Hitboxie. I przy tym zostajemy. Przynajmniej na razie. Czy zapuścisz brodę? Jak nie, to dlaczego? Nie planuję mieć brody. Wydaje mi się, że jednak ogolony człowiek jest ładniejszy. Nie wiem, przynajmniej tak w moim przypadku jest, tak mi się przynajmniej wydaje i nie wiem. Chyba zostanę przy goleniu. Jednak. O kurde, Paweł, ochroniarz i gonitwa. To nie mogło się dobrze skończyć, a złapaliście go potem chociaż. Tak, finalnie został złapany. Policja, no wracając do tego inaczej. Pewnie ci teraz oglądają, nie wiedzą, o co chodzi. W poprzednim Q&A, tym normalnym, tradycyjnym, mówiłem, jak to próbowaliśmy schwytać złodzieja. No i kwestia jest taka, że finalnie skończyło się tak, że policja zjechała drogę i został wpakowany do radiowozu. Tak, jeszcze w trakcie gonitwy został złapany na parkingu i wprowadzony do radiowozu. No. Czy miałeś taką sytuację, żebyś zobaczył kobietę swojego życia? Skoro nie mam dziewczyny ani żony, to chyba nie. Chyba nie. Za ile sprzedajesz telewizor, bo widzę, że go nie używasz? Nic bardziej mylnego. Używam go czasami do śniadania, kolacji. Czy byłeś kiedyś na jakimkolwiek meczu, na przykład Polska-Serbia, piłki nożne, pozdrowisz mnie i siostrę? Pozdrawiam ciebie i siostrę, Jadowity Robalu. I nie, nigdy nie byłem na żadnym meczu. No. Niestety. Jakoś mnie to nie kręci. W ogóle mnie sporty nie kręcą, także nie. Nie było takiej okazji. Siema panie Pawle, mam pytanie, jaki masz fotel do grania i polecasz go, ile kosztował? Pytanie dlatego, że chcę sobie kupić tego typu fotel. Jeżeli powiesz, to dzięki. Pozdrawiam cię, Rychu. Jeżeli chodzi o fotel, fotel kosztował gdzieś między 300-400 zł. Kupowałem go na Allegro. Oczywiście polecam. Jak najbardziej polecam.
Możesz poszukać sobie różnego rodzaju strony, ale tego typu fotele są naprawdę bardzo wygodne i fajnie się na nich siedzi. I do tego jeszcze fajnie wyglądają. Także jak najbardziej. Jak myślisz, czy służba wojskowa powinna wrócić? Chyba nie. Nie, według mnie niekoniecznie. Nie każdemu to się podobało, ludzie uciekali, próbowali, kombinowali, po co to? Jak ktoś chce iść, droga wolna. Miłość nie wybiera, ale miałbyś problem z byciem z jednym ze swoich fanów, fanek? Miałbym problem, gdyby to był mój fan. Nie chciałbym być z fanem. Jeżeli chodzi o fankę, to już prędzej, ale też myślę, że to mógł być delikatny problem, bo wtedy jest zupełnie inne podejście. Tak jest moje zdanie. Więc dobrze, bo to była osoba, która nie wie, czym się zajmuje. Przynajmniej przez pewien czas. Byłeś na komisji wojskowej, czy to prawda, że sprawdzają jajka? Byłem na komisji, żeby tylko to robili. Oh, to było straszne. Czy zakochałeś się w Madzi? Czy Madzia to jest twoją żoną? Czy Madzia jest twoją dziewczyną? No come on! Ile tych pytań można zadawać? Nie, z Madzią po prostu nagrywamy materiały. Z Madzią po prostu gramy. I tyle. Czy zrobisz serię z otwierania snapów widzów? Pozdrowisz mnie. Pozdrawiam cię, Torcik. Myślę, że nie będę robił na razie serii ze snapów. Już kiedyś było to pytanie. Na razie nie, na razie nie. Na razie po prostu odczytuję to, co wysyłacie. Część osób, jeżeli ma możliwość i jest taka potrzeba, to odpisuję. Ale jeżeli chodzi o serię, na razie nic. Nie mam czegoś takiego w planach. Dobrze, słuchajcie, to tyle z mojej strony. Kolejne Q&A zakończone. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, tam na dole w sekcji komentarzy możecie je zadawać. W następnym odcinku, czyli dokładnie za tydzień, postaram się na nie odpowiedzieć. Tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa, pa i miłego dzionka.